Dzień dobry Państwu, witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Konferencja prasowa będzie poświęcona systemowi dozoru elektronicznego. Jest ze mną pan poseł Jerzy Kozdroń i pan poseł Witold Pal. To kolejna inicjatywa w tej kadencji parlamentarna Klubu Platformy Obywatelskiej, tym razem dotycząca ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ten sposób odbywania kary pozbawienia wolności w praktyce funkcjonuje w Polsce od września 2009 roku. Dzisiaj w oparciu o te ponad dwuletnie doświadczenia możemy powiedzieć, że system dozoru elektronicznego zdał egzamin w Polsce na piątkę. Po trochę ponad dwóch latach odbywania kary w tym trybie odbywa lub odbywało tą karę ponad 5 tysięcy osób skazanych. Dzisiaj możemy powiedzieć, że Polska jest na drugim miejscu ex aequo po Wielkiej Brytanii, a z Francją, żeby w ilości do populacji skazanych podliczyć wykorzystanie systemu dozoru elektronicznego. To drugie miejsce po trochę ponad dwóch latach funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego pokazuje, jak wiele udało nam się zrobić. Dlaczego to jest takie istotne? Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten sposób odbywania kary pozbawienia wolności w przypadku sprawców niegroźnych przestępstw, bo podstawową kategorią osób objętych systemem dozoru elektronicznego to takie grupy skazanych jak pijani rowerzyści, osoby niepłacące alimentów, i w przypadku tego typu skazanych resocjalizacja odbywana w trybie nadzoru kuratorskiego i systemu dozoru monitoringu jest daleko skuteczniejsza niż ta w zakładzie karnym, gdzie tego typu sprawcy oczywiście poddawani resocjalizacji wychowawców więziennych jednocześnie mają kontakt ze sprawcami groźniejszych przestępstw. Ale te dwa lata funkcjonowania systemu dozoru elektronicznego to także wnioski, które możemy wyciągnąć, analizując te aspekty praktyczne, ale także finansowe i konstytucyjne, bo do wszystkich za chwilę się odniesiemy, które skłoniły nas do tego, że ustawę o funkcjonowaniu systemu dozoru elektronicznego trzeba znowelizować, żeby jeszcze szerzej z niej korzystać. Po pierwsze te aspekty praktyczne. Okazuje się, że w grupie potencjalnie uprawnionych do odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego mniej więcej co czwarty składa taki wniosek. Zostały przeprowadzone badania i pytano osoby uprawnione, które odpowiadają na pytanie, dlaczego nie składają takiego wniosku i odbywają karę pozbawienia wolności za murami zakładu karnego. Podstawową okolicznością wskazaną przez tych, którzy tego wniosku nie złożyli, była ta związana z tym, że w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie można złożyć wniosku o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbywania kary. Przykładowo, jeżeli ktoś był skazany na karę pozbawienia wolności roczną, to po pół roku odbywania tej kary może złożyć wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie i po pół roku zakończyć już odbywanie kary, jeżeli był za murami więzienia, a nie może dzisiaj takiego wniosku złożyć, jeżeli jest objęty systemem dozoru elektronicznego. Dlatego praktyczne wnioski skłoniły nas do tego, żeby w nowelizacji, którą dzisiaj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości jednogłośnie przyjęła w pierwszym czytaniu i skierowała do dalszych prac na etapie podkomisji, żeby taką możliwość wprowadzić. Kolejny praktyczny aspekt dotyczył tego, że sposób odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego regulowany postanowieniem sądowym. Niestety także te godziny mogły być także postanowieniem sądowym zmieniane, czyli tryb trudny. Uznaliśmy, że powinien to robić sądowy kurator zawodowy i taką możliwość wprowadzamy. Aspekt finansowy dla każdego z nas obecnych na tej sali. Dzisiaj miesięczny koszt jednego skazanego za murami zakładu karnego to 2600 zł miesięcznie. Ta sama osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego to trochę powyżej 500 zł. Ale najważniejszy jest ten aspekt konstytucyjny i najlepiej o nim powie pan poseł Jerzy Kozdroń. Dzień dobry Państwu. Pan przewodniczący, jak doszedł do głosu, to w zasadzie całą nowelizację wyczerpał, także tutaj niewiele mi zostało. Natomiast
niewątpliwie w tej ustawie epizodycznej, ponieważ ta ustawa obowiązuje tylko jakiś czas do połowy 2014 roku, postanowiliśmy poprawić standardy konstytucyjne w tej ustawie, ponieważ zasada równości z jednej strony daje uprawnienia skazanym, jak odbywającym karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym, natomiast takich samych uprawnień jak prawo do ubiegania się o warunkowe zwolnienie nie posiadają w tej dotychczas obowiązującej ustawie skazani odbywający karę w systemie dozoru elektronicznego. I dlatego postanowiliśmy to wyrównać. W związku z tym osoba odbywająca karę w systemie dozoru elektronicznego, a więc poza zakładem karnym, będzie mogła po odbyciu połowy kary również ubiegać się o warunkowe zwolnienie z tej kary. Tak jak skazany odbywający karę w zakładzie karnym. Druga sprawa, na którą chciałbym Państwu zwrócić uwagę, to jeszcze jest taka, że poszerzamy zakres uprawnień kuratorów sądowych. Dzisiaj zawodowi kuratorzy sądowi w sposób realny będą nadzorować, dozorować wykonywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego, a więc nie będzie uruchamiany cały wielki sztafasz sądowy, tylko to na bieżąco tą karę będą przestrzegać jej wykonania, dbać o jej zmiany sposobu wykonania, więc w zakresie systemu czasowego, gdzie tam skazanemu nie będzie odpowiadało określone godziny pracy, będzie miał określone godziny wyjścia. Tutaj kurator sądowy będzie mógł to na bieżąco zmieniać, a więc będzie ta kara wykonywana bardzo elastycznie. To tyle, co miałbym do powiedzenia. Dziękuję. O pewnych dodatkowych szczegółach związanych z tą nowelizacją powie pan poseł Witold Pal. Zanim jeszcze kwestia nowelizacji, to co Państwo otrzymaliście, a więc te dane dotyczące przede wszystkim powodu, dla którego liczba skazanych uległa w tym systemie znacznemu wzrostowi, to przede wszystkim wprowadzenie nowelizacji w roku 2009, która już zafunkcjonowała w roku 2010 skutecznym przetargiem na realizację tego dozoru. Także to jest widoczny ten właśnie moment, kiedy ten system zaczął działać. I to, co może u Państwa budzić jeszcze pewne wątpliwości, to jest kwestia zróżnicowań osób, które zostały objęte tym systemem w poszczególnych apelacjach. I tutaj Państwu należy się wyjaśnienie, że jeżeli chodzi o apelację dolnośląską, apelację zachodniopomorską i katowicką, ten system zaczął działać z początkiem roku i ma dosyć ekspansywny charakter, przyrost tych osób, które zostały objęte tym systemem, dlatego że już w apelacji katowickiej ilość osób skazanych objętych tym systemem to jest 140. Co do tych nowości normatywnych ujętych w ustawie, w nowelizacji, to tak jak już pan minister Kwiatkowski był uprzejmy podać, dotyczy to przede wszystkim sprawców drobnych przestępstw, ale także tych osób, które po raz pierwszy znalazły się w zakładzie karnym, z takich chociażby powodów, że nie płaciły, nie były w stanie zapłacić grzywny, nie były w stanie zapłacić nawiązki. I w stosunku do tych osób jest tak zwana pozytywna prognoza zachowania, a więc to sąd penitencjarny w oparciu o opinię dyrektora zakładu karnego, wychowawców zakładu karnego stwierdził, iż wykonywanie tej kary w systemie dozoru elektronicznego na wolności nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa społecznego. Kolejny dodatkowy aspekt to przede wszystkim możliwość w tym czasie podjęcia pracy, zajęcia, przejęcia pewnych obowiązków rodzinnych przez te osoby. I ostatnia rzecz, to na co zwracał uwagę pan przewodniczący Kozdroń,
poszerzamy uprawnienia kuratorów, a więc w tym zakresie kuratorzy, sprawując bezpośredni nadzór nad sposobem wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego, mogą nakazywać skazanym dodatkowe obowiązki, takie jak powstrzymywanie się w przebywaniu w określonych środowiskach, zakaz kontaktu z pokrzywdzonymi czy z innymi osobami, a więc jest to dodatkowa gwarancja, że ten system będzie bezpieczny dla społeczeństwa. Oddajemy głos Państwu, ale ja bym jeszcze poprosił na moment o slajd wcześniejszy, na którym najlepiej widać, dlaczego jest potrzeba nowelizacji. To jest projekt ustawy o systemie dozoru elektronicznego, który został w pierwotnej postaci, jak Państwo pamiętają, przygotowany jeszcze w 2007 roku. I tu widać bardzo wyraźnie, około kilkudziesięciu osób w systemie i tu jest data poprzedniej nowelizacji, gdzie między innymi wprowadziliśmy możliwość objęcia tym sposobem odbywania kary pozbawienia wolności nie sprawców, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności do pół roku, a do roku. Państwo widzą, jak podniosło to efektywność tej zmiany. Dzisiaj przechodzimy do kolejnego etapu i mamy nadzieję, że ten wykres znowu ulegnie zmianie, bo jeżeli się pokazuje w badaniach wśród potencjalnych osób, które mogą być objęte tym sposobem wykonywania kary, że tą trudnością wskazywaną przez nich najczęściej jest właśnie brak możliwości w ogóle wnioskowania, bo za każdym razem decyduje sąd, czy nastąpi warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, to zakładamy, że tu nastąpi kolejny wyraźny wzrost możliwości wykorzystania tego systemu. Dlaczego to jest takie ważne? Od 1 stycznia tego roku weszły ostatnie apelacje sądowe do tego systemu. Dzisiaj system dozoru elektronicznego obejmuje, możliwość odbywania kary w tym systemie obejmuje cały kraj, a potencjalnie mamy 7,5 tysiąca miejsc, a system efektywnie na dziś wykorzystuje około 2,5 tysiąca miejsc.